Słuchaj z czytelnikiem. Podcast o nas, współczesności, świecie i literaturze. Zaprasza wydawnictwo Czytelnik. Rozmawiają Irena Makarewicz, tłumaczka literatury węgierskiej, i Łukasz Wojtusik, dziennikarz. Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać podcastowo i że będziemy mogli porozmawiać o książce, ważnej książce, jednego z moich ulubionych autorów, Sándora Márai-ego, zatytułowanej Siostra, opublikowanej właśnie przez wydawnictwo Czytelnik. Autorem przekładu jest Felix Netz, a porozmawiam z zapowiedzianą wcześniej Ireną Makarewicz. Bardzo się cieszę, że się słyszymy i że o siostrze i kontekście jej będziemy mogli porozmawiać. Dziękuję ci, że przyjęłaś zaproszenie do naszego spotkania. Ja też bardzo się cieszę, że możemy my rozmawiać, ale że jeszcze w dodatku o naszym wspólnym ulubionym pisarzu, no to już jest w ogóle wisienka na torcie i mam nadzieję, że bez zdradzania, spoilowania i tak dalej, spoilerowania i tak dalej, będziemy mogli zaciekawić czytelników i przekonać, że każda książka Sándora Márai-ego, chociaż zawiera podobne elementy, to jest jednak zupełnie inną lekturą. Kiedy czytałem Siostrę, to znajdowałem w niej, czytałem po raz drugi już, wszystkie te elementy, za które Sándora Márai-ego cenię. Bo tu jest i świat chylący się ku upadkowi. Tu jest zestaw pytań fundamentalnych. Tu jest jakaś namiętność. Tu jest pytanie, czy rozum, czy namiętność. Tu jest też ważne pytanie o chorobę. Jest element podróży. Jest pytanie o to, czy jesteśmy Europejczykami. Od którego wątku chciałabyś zacząć? Każdy z tych wątków jest absolutnie kluczowy dla tej powieści. I tak jak powiedziałeś, tutaj są te wątki, które znamy z żaru, rozwodu w Budzie, z tej prawdziwej, czyli z tych powieści, które Sándor Márai opublikował wiele lat wcześniej. Niemniej, kiedy czytamy Siostrę, to mamy takie wrażenie, jakbyśmy po prostu po raz pierwszy zagłębiali się w te wątki tematyczne. Mhm. Siostra została wydana w 1946 roku, jeszcze na Węgrzech. I oczywiście wszyscy miłośnicy Márai-ego wiedzą, że to było 2 lata przed jego emigracją, która się okazała ostatecznym wyjazdem z Węgier. To jest okres dla Márai-ego przełomowy w tym sensie, że on po wielkich, wielkich sukcesach w roku 1943 zamyka się w sobie, można tak powiedzieć, zmienia też gatunek literacki, przestaje pisać tak jak wcześniej to, co wcześniej, i skupia się na dzienniku, który oczywiście wielbimy i który ukazał się w przekładzie Teresy Worowskiej właśnie w wydawnictwie Czytelnik. Ale jeszcze zanim ta zmiana zostanie zakończona, to oczywiście Sándor Márai popełnia kilka utworów, między innymi właśnie Siostra, ale to jest jedyna powieść z tego okresu, która została przetłumaczona na język polski. My nie znamy ani Mewy, Shirai, nie znamy Sobodulasz, czyli Wyzwolenia, i zostaje nam Siostra. I wbrew pozorom nie jest to książka o rodzinie. Od razu tutaj natykamy się na taką przewrotność autora, który zaciekawia, prawda? No bo jak ktoś w ogóle nie słyszał o tej książce, czyta tytuł Siostra, może sobie pomyśleć, aha, będzie o rodzinie. No więc nie jest to wszystko takie proste. Oczywiście można przyjąć, że jest to o wielkiej ludzkiej rodzinie, w której dzieją się różne rzeczy, ale tak naprawdę takiej typowej rodziny, ojciec, matka, dzieci, no to tutaj w tej powieści nie mamy. Ta powieść dzieli się, można powiedzieć, w swojej strukturze na kilka takich części, które początkowo, zwłaszcza przy pierwszej lekturze, mogą się wydawać jakieś takie niezbyt do końca ze sobą powiązane. Nie do końca można, moim zdaniem, po pierwszej lekturze wyłapać właściwie, dlaczego autor tak tę powieść skonstruował. My już Sándora Márai-ego znamy, my wiemy, że to jest zawsze jakieś wielkie wyznanie albo jakaś wielka
wielka rozmowa i to się tak powolnie zaczyna, niby nic się nie dzieje, ale później jak zamykamy książkę, no to widzimy, że czy czujemy, że warto byłoby zacząć od początku, bo tam na początku było coś, czego wtedy, na co wtedy nie zwróciliśmy uwagi. I tutaj jest dokładnie tak samo, że zaczynamy od jakiejś opowieści w górskim hoteliku, gdzie jest kilkoro gości. Pogoda nie taka jak na święta Bożego Narodzenia by wypadało. Ci ludzie się tam nudzą, męczą ze sobą. Niby nic się nie dzieje, aż dochodzi do jakiegoś takiego bardzo poważnego wydarzenia, które też zbliża do siebie dwóch głównych protagonistów, to znaczy narratora, który spisuje całą tę wielką opowieść, oraz muzyka podanego tylko inicjałem Z, który też jest częściowo autorem tej książki, jako że znaczną część powieści zajmuje jego wyznanie. Mhm. I dopiero jak przeczytamy to jego wyznanie, to zaczynamy rozumieć, po co była ta pierwsza część. Ja oczywiście tego wszystkiego Państwu zdradzać nie będę, ale zalecam, czy sugeruję pobawienie się trochę w detektywa, żeby zrozumieć, no bo już znamy tyle książek Szandora Marojego, że możemy z większą swobodą się poruszać w jego prozie, więc sugeruję, żeby się właśnie zastanowić nad tym, po co jest ta pierwsza część, co ona nam pokazuje, co ona umożliwia, co ona sygnalizuje, co się z czym zderza. To są bardzo ważne pytania zawsze w prozie Marojego, bo jego proza nie polega na tym, że jest jakaś akcja fabularna i tylko czekamy, jakie będą kolejne wypadki. To są bardzo głębokie, filozoficzne wręcz, nie mam problemu, żeby tak to nazwać, filozoficzne refleksje, rozważania na temat kondycji ludzkiej, na temat kondycji świata, na temat relacji międzyludzkich. I tyle mogę powiedzieć bez zdradzenia fabuły. A widzisz, ja miałem takie skojarzenie, że można też próbować wbrew pozorom, mimo że tak jak powiedziałaś, no nie ma tu takiej klasycznej akcji, ale czytać to trochę jako taką opowieść o tajemnicy, bo tam jest wiele zagadek. Ta narracja rzeczywiście jest bardzo niestereotypowa, to znaczy rzeczywiście mamy tego pierwszego opowiadającego, który spotyka się w pewnej uzdrowiskowej miejscowości z tym, że Z, przy okazji opisując klimat tej miejscowości, tamtejszych gości, turystów, czy tych, którzy korzystają z tego uzdrowiska. No i to jest taka opowieść, w której nic się nie dzieje, to znaczy jest ta nuda i tą postacią, która energetyzuje, jest ten Z oraz pewna para. Historia tej pary jest dla tej opowieści bardzo ważna, nie zdradzimy, jaka to jest, ale tutaj jest też ważna tajemnica zaszyta, że to nie jest historia pary, takiej bardzo stereotypowej pary, temat miłości, namiętności się w tej parze też pojawi. I później mamy tą narrację odnalezioną, narrację samego Z. Tutaj też mamy wiele tajemnic tak naprawdę, bo nie wiemy, dlaczego tak się dzieje w tej fabule do końca, że akurat jego historia jest opowiedziana właśnie w formie takiego rękopisu, czyli jego, no nie wynaturzenia, ale takiej opowieści bardzo emocjonalnej, filozoficznej, ale takiej bardzo wewnętrznej. Nie wiemy, bo nie zdradzę tutaj jakiejś wielkiej historii, bo to nawet można znaleźć w opisach książki, że Z, czyli ten główny pianista, kompozytor, główny bohater, no ma pewną dolegliwość, dlatego trafia pod kuratelę ludzi, którzy będą się nim opiekować, lekarza, asystenta, tytułowych sióstr, czy też tytułowej siostry, jak kto woli, bo siostry są cztery. I nie wiemy tak naprawdę, co mu dolega. A otrzymujemy wielką opowieść i traktat o tym, czym w ogóle choroba jest, skąd się bierze. O cierpieniu, o wyzwaniu, jakim jest choroba i o zmaganiu się z tą chorobą, no a tak naprawdę nawet nie wiemy, co mu dolega. To jest jakaś tajemnica w tajemnicy, prawda? Tak, z pewnością. Tajemnica to jest bardzo silny wątek u Marojego. On występuje no, dosłownie wszędzie i też w bardzo różnych postaciach, kombinacjach, konstrukcjach. Tutaj mamy tajemnicę zwielokrotnioną, ale nad tym wszystkim też unosi się taki troszeczkę złowieszczy obłok, bo powiedziałeś na początku, że no taki górski hotelik, prawda, tam przyjechali goście. Ale teraz weźmy to z perspektywy węgierskiej. To jest hotelik w Siedmiogrodzie.
Mamy trzeci rok wojny, co należy liczyć, i to jest właśnie też złamanie pewnego, przekroczenie pewnej granicy, bo Maroi liczy wojny od 1939 roku, od napaści Niemiec na Polskę. Natomiast na Węgrzech jak najbardziej jeszcze wtedy był pokój, ale już mamy 3 lata później i jeśli spojrzeć na historię Węgier, to jest ten moment, kiedy Siedmiogród zostaje z powrotem przyłączony do Węgier. Maroi jako wytrawny znawca polityki może sobie wyobrażać, że to się nie skończy niczym dobrym. I dlatego jak ja czytam tę powieść, to oprócz tej tajemnicy jest jeszcze właśnie coś takiego, taka groźba, taka perspektywa, która tym bardziej mówi mi, tak jak i tobie też mówi, chociaż nie musisz tak szczegółowo znać historii Węgier, że to się nie może dobrze skończyć. Tu jest jedna tajemnica za drugą, a to, co Maroi robi, to jest przekraczanie pewnych granic i też takie bawienie się, że na przykład mamy Florencję, ale bohater widzi tylko ścianę czy mur przeciwpożarowy, bo kiedy jedzie do hotelu, w którym się zatrzyma przed koncertem, zachowuje się tak jak typowy człowiek na wyjeździe, że teraz jadę do hotelu, mam czas, nie rozglądam się, znam to miasto, wiem czego się spodziewać, zajmę się tym później. Teraz najważniejszy jest koncert. A później się okazuje, i dla mnie to jest na przykład pokazanie tajemnicy życia, później się okazuje, że nie ma później. Nie zobaczę tej Florencji, jest tylko teraz. Muszę, tajemnicą życia jest uważne skupienie się na tym, co jest teraz. To jest oczywiście moje odczytanie, każdy kolejny czytelnik może mieć inne zdanie na ten temat, ale mnie się wydaje, że tutaj w tym aspekcie Maroiemu bardzo dobrze udało się uchwycić właśnie istotę życia. Żeby to nie były wielkie frazy, żeby to nie było odkładanie na później, tylko to jest to, co człowiek robi w danym momencie. Jeśli ten moment przegapi, jest za późno. Inna taka tajemnica w tej książce to jest to, jak człowiek chory w opisie Maroiego przepracowuje własną chorobę. Zarówno we własnych refleksjach, jak i w rozmowach z lekarzami. Można się z tym opisem zgadzać bądź nie, ale naprawdę to jest bardzo głębokie i że tak powiem, idzie szeroką ławą, gdzie mamy wiele czasu na to, żeby się zastanowić, czy się z autorem zgadzamy, czy nie zgadzamy. I to też jest pewna tajemnica, jak jemu, czyli Maroiemu, udaje się wciągnąć nas w tę rozmowę. Bo kiedy Zed, pianista, leży na łóżku i rozważa różne rzeczy, które się zdarzyły w jego życiu, to nie jest tak, że on mówi to sobie a muzom. On to mówi do nas, a właściwie rozmawia z tą osobą, która teraz konkretnie czyta książkę. Dla mnie to też jest taka wielka tajemnica, wychodząca jakby poza obręb powieści, ale właśnie tajemnica dotycząca tego pisarza, który w żadnym momencie nie buduje jakiejś takiej ściany mniej lub bardziej trwałej, nawet z szyby, ale jednak ściany pomiędzy sobą a czytelnikiem. Tutaj od razu wpadamy w coś takiego, że nie możemy być obojętni. No ale oczywiście są też przyziemne takie tajemnice, które znamy z bulwarowej prasy, że tam pani się zakochała w panu i właściwie dlaczego, bo ten pan to nie jest takim Adonisem, jakbyśmy się spodziewali po tego rodzaju relacji. Maroi to wszystko przedstawia jako rzeczy, które są. To są fakty. To mi się bardzo w nim podoba, że on pokazuje z bardzo wielu stron, na czym polega namiętność, ale on jej nie dezawuuje, nie uważa, że to jest bardzo złe. On, to znaczy oczywiście, jeśli prowadzi do choroby, to warto sobie przemyśleć, czy jest sens poddawać się tej namiętności. Ale z drugiej strony, tak jak ja patrzę na całość twórczości Maroiego, to uważam, że i on też to jednak artykułuje w wielu miejscach, że dla niego właśnie eros był tą siłą napędową, dzięki której człowiek żyje tak, jak żyje. Może to życie jest złe, może to życie jest głupie w tym sensie, że się popełnia jakieś wielkie błędy, ale bez tej namiętności, bez tej siły napędowej życie jest
bez sensu. To ja ten wątek pozwolę sobie jeszcze uzupełnić, bo on wydaje mi się arcyważny w kontekście książki, o której rozmawiamy, czyli w kontekście siostry, bo ta namiętność nam powraca na różnych poziomach. I powiedziałaś o tym, że sam Maroj tą namiętnością gdzieś się kieruje, bo ona go literacko interesuje. Namiętność to także miłość. Miłość na wielu poziomach, zauroczenie na początku, ale miłość pojawia się w tej książce. Ona jest tym elementem, który nakręca niektóre z tych opowieści. I mamy tutaj pierwszego narratora i ten pierwszy narrator nie może zrozumieć, że Zed jest piewcą tej namiętności wbrew pozorom, że on idzie za tym, czego też nawet w literaturze nie da się opisać. Bo ta miłość, która jest pokazana w literaturze i której próbuje dotknąć sam Maroj, no okazuje się jednak być nieuchwytna, okazuje się być jednak nieopisywalna. Ja mam wrażenie, że to jest też taka, wiesz, próba zapisania w literaturze czegoś, z czym przegramy, bo jesteśmy wobec tego opisu bezradni. Podobnie zresztą jest z chorobą. W pewnym momencie pojawia się takie porównanie choroby do katorżniczej pracy i on rzeczywiście pokazuje nam chorobę Z, ale nie daje nam tego narzędzia w postaci na przykład nazwy choroby, bo ona nie jest konieczna. W sensie to nie jest tego rodzaju, wiesz, historia. To jest fascynujące w tej twórczości. Jeśli chodzi o nazwę choroby, to taka krótka uwaga na marginesie, to wydaje mi się, że w tamtym czasie tego rodzaju choroby autoimmunologiczne jeszcze nie były tak dobrze zdefiniowane, opracowane, przebadane, że to są jednak osiągnięcia późniejsze w medycynie i my dzisiaj już te choroby znamy i wiemy, że to nie jest tak, że choruje tylko ciało, że są takie momenty, kiedy cielesna choroba somatyczna jest tylko sygnałem dawanym na zewnątrz przez psychikę człowieka. No ale samo to, że on wybiera ten motyw psychosomatyczny, jest arcy interesujące. Mógłby dać, nie wiem, jakąś chorobę, która byłaby wytłumaczalna, namacalna i opisywalna. Tymczasem on przez chorobę duszy pokazuje nam to zagnieżdżenie się w chorobie, zagnieżdżenie się również w namiętności, bo ta namiętność gdzieś później zaczyna znowu przebijać jako temat. A ja jeszcze dorzucę jeden wątek, bo... Muszę przerwać, bo tutaj jest taka ważna rzecz, którą koniecznie muszę dodać i akurat w tym momencie, bo później to nam się nie sklei. Kiedy Maroj jako narrator nie bardzo rozumie, dlaczego Zed oddaje się takiej namiętności, to wydaje mi się, że tutaj Maroj rozmawia z samym sobą i to jest ten kontekst autobiograficzny, bo jak wiadomo, Maroj przeżył długi romans z Marią Mezei, to był początek lat 40. i właściwie tam były nawet plany takie, że być może Maroj zostawi żonę, zamieszka z Marią Mezei właśnie w kosz, on będzie pisał, ona będzie grała w teatrze, bo to była taka bardzo słynna w międzywojniu aktorka. I te plany się nie skończyły niczym pozytywnym. Co więcej, Maroj zachorował. Ja oczywiście mam taką teorię, że on zachorował przez tę miłość, że jednak ten związek i to, że potoczyło się to tak, jak się potoczyło, spowodował w nim coś takiego, co może nie doprowadziło do choroby, ale na pewno się do tej choroby przyczyniło. I Maroj sam osobiście chorował na coś, co my nawet w monografii teraz niedawno wydanej piórem Tibora Miejsa-Rosza czytamy, że to było zapalenie nerwów. No to też jest początek lat 40. i już jednak jakaś tam sytuacja trochę wojenna, więc przebadanie tej choroby moim zdaniem nie mogło być całkowicie możliwe, ale ja się skłaniam do tego, że w pewnym sensie ta choroba, którą przeszedł Maroj, jest opisana w tej książce. Oczywiście ona jest zmieniona, są inne kostiumy, inne dekoracje, ale jakieś wrażenia z tej choroby, jakieś przemyślenia, właśnie też taka sytuacja, że choć przeżyłem, nie wiem dlaczego tak się stało, dlaczego namiętność może doprowadzić do takiej potwornej choroby. Pamiętajmy o tym, że na przykład
Maroi już miał zaproszenie do Węgierskiej Akademii Nauk, ale nie mógł wygłosić tego swojego wykładu otwierającego, dlatego że po prostu fizycznie nie był w stanie i to wszystko zostało odsunięte w czasie. Więc ja myślę, że tutaj w tej książce jest bardzo dużo takich wątków autobiograficznych, oczywiście podanych inaczej, nie topornie, nie, to nie jest tak, że Maroi usiadł i spisał swoją chorobę, ale z całą pewnością śmiem twierdzić, że wykorzystał właśnie te wątki autobiograficzne i pomimo, że to on był podmiotem choroby, to on ją przeżył, to on się nad nią zastanawiał, on w dalszym ciągu, moim zdaniem, nie był w stanie, i tak jak słusznie powiedziałeś, ani zrozumieć, ani do końca opisać, dlaczego tak się dzieje. To się po prostu dzieje. To są te fakty, o których mówiłam. Mhm. Życie się dzieje. Oczywiście możemy badać przyczyny, skutki i tak dalej, ale gdzieś na końcu jesteśmy bezradni. Mhm. Jesteśmy bezradni, jak to się dzieje. I tu kończę nawias. To teraz zdanie z książki, z siostry, które sobie wypisałem, które moim zdaniem świetnie, jeśli spojrzeć na nie szerzej, w ogóle opisuje, czym jest napięcie w twórczości, jaką dużą wagę ma w twórczości Sándora Marojego. Zdanie brzmi tak. Zdarzenia naprawdę ważne, które wynikają nieuniknienie ze związków pomiędzy ludźmi, nigdy nie budzą takiego zdumienia i takiej konsternacji, jak duchowe napięcie wywołane przez przepowiednie i oczekiwanie. Rzeczywiście jest coś takiego i to jest kolejna książka Sándora Marojego, w której, wiesz, to napięcie między bohaterami albo bohaterem czekającym kresu, schyłku, zmagającym się z czymś, cały czas gdzieś te niedopowiedzenia, to co jest między słowami, a co jednocześnie buduje tą narrację, w której jakby formalnie niewiele się dzieje. To jest gdzieś taki bardzo ważny dla mnie jego wyróżnik. I to słowo napięcie gdzieś mi bardzo mocno też towarzyszyło przy lekturze tej książki, którą tak naprawdę, gdybyśmy Państwu mogli zdradzić szczegóły, ja myślę, że bylibyśmy w stanie w ciągu minuty ją całą opowiedzieć. Tak, napięcie jest bardzo ważne zawsze u Marojego i ja osobiście podziwiam jego bardzo, bardzo subtelny sposób prowadzenia, czy napinania, czy zwiększania, intensyfikowania tego napięcia. Weźmy takie inne zdanie, które z kolei ja zapamiętałam, kiedy lekarz mówi do chorego, że ta kobieta jest dla pana chorobą, a on odpowiada, a może wyzdrowieniem. I teraz oczywiście jedna z kobiet jest chorobą, ale żeby on mógł wyzdrowieć i tutaj się sprawdza teoria lekarza, że tylko Eros może pomóc, musi się pojawić inna kobieta. Musi się pojawić właśnie ta siła napędowa, ta chęć życia dalej. Jak to napięcie zostaje wywołane, to my sobie nawet nie możemy w ogóle wyobrazić. To jest mistrzostwo świata, kiedy tak jak mówimy, że tam jest mało elementów, mało niewielu bohaterów i nagle z tej niewielkiej ilości elementów Maroi potrafi zbudować taki zwrot w tej akcji, taki twist, że no naprawdę można być szczerze zdumionym, że jemu się to znowu udaje. Znowu się mu udaje zaskoczyć nas kompletnie. Osiąga to, tak jak powiedziałam, subtelnymi metodami, ale osiąga to do tego stopnia, że ja osobiście czytałam tę książkę naprawdę już nie wiem ile razy. To nie jest tak, że czytam kolejny raz i już wiem, jak będzie dalej. Prawda? Są te w literaturze popularnej takie książki, które po pierwszej lekturze właściwie nie domagają się kolejnego przeczytania, no bo już wszystko wiemy, po cóż mielibyśmy czytać. Tutaj dzięki temu, że napięcie budowane jest w sposób niejednoznaczny, że nie wiemy, gdzie ono się pojawi, kiedy ono się pojawi, że kiedy nam się wydaje, że już wszystko wiemy, nagle akcja się zupełnie wywraca z jakiegoś powodu. Co więcej, od razu mamy dodatkowe, dalsze elementy i wiemy, jakie będzie, czy co się nie może wydarzyć. No znowu tutaj nie mogę zdradzić, ale tak tutaj jest, że pojawia się coś takiego, co z góry skazane jest na niepowodzenie, ale śledzimy to z wypiekami na twarzy, bo to jest po prostu bardzo ważne, bo to się dzieje. Tego się nie da rozumowo jakoś zaszufladkować, odłożyć, już wiem, na czym to polega, już się nie muszę tym zajmować. Nie, tutaj Maroi od początku do końca trzyma nas w tym właśnie wielkim napięciu i cieszę się, że to podkreślasz. To napięcie jest tak, że
znowu przyrównam trochę prozę Szandora Marojego, być może to będzie takie balansowanie na cienkiej linie, bardzo wysoko zawieszonej, do takich reguł dziś obowiązujących takiej współczesnej prozy gatunkowej, że to jest takie złamanie, w którym ta tytułowa siostra, czy też siostry, pojawiają się już dokładnie, nie pamiętam, na 130 stronie. Tak naprawdę Maryja opowiada nam zupełnie inną historię i potem postać, która wydaje nam się drugo, trzecio, czwartoplanową postacią, takim dworem towarzyszącym, zostanie wyniesiona przez niego w tytule na piedestał, czyli mówi nam: zwróćcie na to uwagę. To jest gdzieś ten ważny element, bez którego ta książka miałaby kompletnie inny wydźwięk. Wiesz, zastanawiałem się nawet po lekturze, czy tytuł, co by się stało, gdyby ta książka miała inny tytuł? Jak to wpłynęłoby na odbiór? I te tytuły, ten tytuł jest w tym wypadku bardzo, bardzo znaczący i też mam wrażenie nakierunkowujący nasz sposób odbierania tej książki. Moim zdaniem tytuły u Marojego są absolutnie kluczowe. Mhm. One nigdy nie są przypadkowe, są bardzo dobrze przemyślane. Niestety w wielu przypadkach jest tak, to jest kwestia języka węgierskiego, który nie daje się tak łatwo przełożyć na inne języki. Niestety bywa tak, że zanim się wpadnie na to, jak oddać po polsku tytuł, no to trzeba się namęczyć. Tutaj teoretycznie sprawa jest prosta, dlatego że po węgiersku to też jest tytuł siostra. Uf. Ale tak, ale żeby nie było tak łatwo, to po węgiersku można powiedzieć siostra albo ta siostra. To jest taki, i tutaj albo jest nywir, albo o nywir, czyli ta siostra. I to o dodane, czyli wskazanie, że chodzi nam konkretnie o daną postać, figurę, symbol, to też jest bardzo ważne. To nie jest byle jaka siostra. To jest, no tutaj pozwolę sobie zinterpretować, to jest siostra, w moim rozumieniu, ta siostra to jest ideał kobiety, w tym sensie, że oprócz namiętności, która oczywiście połączy kobietę i mężczyznę, czy mężczyznę i kobietę, to jednak, żeby ta relacja mogła się w pełni rozwinąć, żeby ona nie była toksyczna dla żadnej ze stron, to jednak w kobiecie musi być jeszcze ten element takiej łagodności, takiej właśnie siostrzanej miłości, a nie tylko seksualnej atrakcyjności. Bo pamiętajmy o tym, że pożądanie przecież nie musi być tylko sprawą seksualną. To może być jakaś relacja intelektualna, to może być relacja platoniczna, tylko chodzi o to, że jeżeli jedna ze stron, i to jest tutaj, akurat na to jest położony nacisk, że jeżeli dla jednej ze stron ta atrakcyjność seksualna jest ważna, to takie pragnienie, pożądanie seksualne jest ważne, to jeżeli druga strona tego nie okaże, bo na przykład nie jest zdolna albo się nie interesuje tym drugim człowiekiem, to ta relacja nie może się rozbudować. Na to zwraca Maroi uwagę. Także siostra jest ważna. Niech każdy czytelnik sam sobie jeszcze wymyśli, dlaczego akurat ta siostra i dlaczego, i dlaczego ten tytuł, ale to, tak jak mówisz, to nie są przypadkowe wybory autora. Ja mam pewną koncepcję, która jest koncepcją holistyczną, to państwu zdradzę, ale to jest moja prywatna koncepcja, że to w ogóle ciekawe czytanie jest siostry, kiedy mamy cztery siostry w miejscu, gdzie leczony jest Z, któremu posługują tak naprawdę i się opiekują. Każda z nich jest inna, ale ja w ogóle miałem takie holistyczne, wiesz, podejście, że jakby to było ciekawe, jakby tak naprawdę te cztery siostry były jedną siostrą, bo on ma takie momenty, kiedy ze względu na środki, które przyjmuje, że nawet nie wie, która go przyjmuje, ma z tym związane też różne imaginacje, powiedziałbym, na wpół narkotyczne, na wpół senne, na wpół po lekach. To państwo sobie sami już będziecie na własną rękę interpretować i rozbierać. Ja chciałbym dotknąć z tobą jeszcze dwóch bardzo ważnych wątków.
Pierwszy z nich kojarzył mi się, ja wiem, że to jest rzecz, która powstała w później, ale to jest też pewna konsekwencja myślenia w ogóle Szandora Marojego o Europie. Kojarzył mi się ze zbiorem tekstów, które zresztą sama tłumaczyłaś dla czytelnika, czyli ze zbiorem Porwanie Europy, bo to też jest książka o pewnej podróży intelektualnej i to jest też książka o tym, co dzieje się już w czasie II wojny światowej i na jej początku, dlatego że na początku to jest 3 lata po wybuchu wojny w 1939 roku, o czym już trochę powiedzieliśmy, ale wracamy w tej historii, do historii Z, z samego początku tejże wojny. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ten wątek podróży też się tu pojawia. Wątek przyglądania się światu z perspektywy obywatela Europy. To nie jest może bardzo mocny wątek w tej powieści, ale on się pojawia, bo kiedy zaczynamy czytać książkę, to tam również pojawia się pewnego rodzaju napięcie. Otóż mamy wigilię, mamy uzdrowisko, mamy jakichś ludzi, którzy pozornie się nudzą, nie wiedzą, co ze sobą zrobić, ale są trochę jakby wyrwani z czasu i z przestrzeni. Mamy ludzi, którzy słuchają radia, gdzie dochodzą bardzo różne wiadomości od takich typowo, powiedziałbym, tabloidowo-popowych przez także doniesienia wojenne. Mamy głównego bohatera Z, o którym wszyscy mówią, że nie chce słuchać muzyki, że nie chce słuchać radia, że gdzieś jest zamknięty w sobie. Jest wiele znowu tych napięć, ale mam wrażenie, że to wszystko ma znaczenie, że to jest właśnie w Europie. Tak, i w tej Florencji, zacznę od końca, i w tej Florencji na przykład pojawia się w pewnym momencie miejscowy jakiś funkcjonariusz odpowiednio ubrany i tak dalej. Już wiemy, to są Włochy faszystowskie. Ale jeszcze wracając do początku, tak jak powiedziałam, że tutaj wojna liczy się od 1939 roku, ale to nie jest jedyny wątek Polski w tej książce. I to mi się szalenie podoba, że właśnie jest ta sytuacja wojenna w Europie, że trzeba się zastanowić, co się dzieje teraz, ale też jak będzie później. I to jest wszystko trochę takie podane w kontekście polskim. Tutaj, jeśli pozwolisz, cytat z samego Z, z jego rękopisu. Warszawa padła, jakże oni byli bliscy mojemu sercu. Polacy, naród, który ma swój los, uporczywy i nieubłagany. No właśnie, to uważam jest wielkie wyróżnienie dla polskich czytelników, że w takich książkach Marojego, które na pierwszy rzut oka mówią o czymś zupełnie innym, nagle znajdujemy bardzo istotne zdania na temat historii Europy, wydarzeń, ale też zdania dotyczące wprost Polski i Polaków. I to są bardzo piękne zdania, w których Maroj z wielkim uznaniem mówi o naszym narodzie i myślę, że ja jestem dumna jako Polka, kiedy czytam, że on właśnie miał takie podejście. Także też może to wskazywać na taką inklinację Marojego do wracania do pewnych wątków i podawania ich w różnych gatunkach, bo Porwanie Europy to jest przecież dziennik podróży. No tak. Tutaj mamy powieść, prawda? To, co w powieści nie mogło się wysunąć na pierwszy plan, bo nie taki był zamysł związany z tą powieścią, co się pojawiło tak być może, nawet można trochę okrutnie powiedzieć, trochę na poboczu, zostaje później przejęte i ukazane szerzej, głębiej, dokładniej właśnie w tym dzienniku podróży. I dlatego warto czytać Marojego w całości, żeby się zdumiewać, czy żeby się napawać tym, jak on te wątki pogłębiał, jak on czerpał, tutaj coś wspomniał, ale nie zapomniał o tym. Przesunął to, powiedzmy, właśnie do dziennika podróży i tam się zajął dokładniej. To jeszcze wątek, który pojawić się musi, powinien. Ja miałem, przyznaję szczerze, z tym wątkiem chyba największy kłopot. Początek tej książki to też historia znajomości narratora, pisarza z tym, że Z, pianistą, wirtuozem, bardzo wybitnym i w Europie znanym. I to jest taka znajomość, gdzie obaj panowie odbywają w pewnym momencie, kiedy zaczynają już rozmawiać, taką wycieczkę górską i tam zanotowałem sobie, że Z ma coś w stylu kazania na górze w czasie wędrówki i opowiada o ofierze i o Bogu jako o takich dwóch bardzo ważnych elementach. Mówi o tym, że ofiara jest konieczna, a Bóg jest obecny. Jest obecny nie w samej religii,
nie w samej tradycji religijnej, ale jest obecny w tym, co niewysłowione, w relacjach międzyludzkich, tak to zrozumiałem. Ja mam z tym problem, bo przyznaję szczerze, być może nie wiem, być może jestem zbyt mało wnikliwym czytelnikiem, albo nie rozumiem pewnego kontekstu i tutaj o pomoc poproszę ciebie, że tutaj ta wiara, nie tyle, że mi nie pasowała, ale jakby jest o dwa tony blisko do patosu. Tutaj ja chyba niewiele mogę pomóc, dlatego, że ja oczywiście rozumiem, że Maroi, zwłaszcza po śmierci syna w 1939 roku i później po wydarzeniach wojennych, po tym wszystkim, co się działo z Żydami, kiedy chociażby ojciec jego żony został wywieziony, najpierw zabrany do getta, później wywieziony do Auschwitz i tam zginął, więc Maroi stykał się z tymi różnymi problemami, które no, wydawały się po prostu, narzucały pytanie, jak Bóg mógł do tego doprowadzić. Jak to się stało, że Bóg zabrał mu syna? Dlaczego mu zabrał syna? Za co chciał go ukarać? Więc mnie się wydaje, że akurat w siostrze też pojawia się ten wątek, dlatego że to jest jakaś nieprzepracowana trauma, jakiś jego problem osobisty z Bogiem, jakieś też zastanawianie się nad tym, właściwie jak funkcjonuje Bóg, oczywiście o ile kategoria funkcjonowania w ogóle Boga dotyczy. I ja tutaj o tyle niewiele pomogę, że ja uważam, że jego wiara nigdy nie była bardzo silna, bo jeżeli wiara jest odpowiednio silna, to po prostu no, raczej nie powinna się wahać. Natomiast u niego być może po prostu został wychowany w jakiejś wierze, bardziej istotne były pewne rytuały, ceremonie, chodzenie do kościoła i tak dalej, i tak dalej. Natomiast kiedy przyszło do tych jego tragedii życiowych, to on moim zdaniem troszeczkę Boga za to też obciążał, ale kwestia stosunku człowieka i Boga to jest taka rzecz, która się za chwilę pojawi, za chwilę, no za 6 lat w książce Pokój na Itace. Kiedy Maroi stwierdzi, że bogowie, oczywiście no tam są greccy bogowie, to też jest osobny świat, ale jednak bogowie, że bogowie zazdroszczą człowiekowi śmiertelności i zazdroszczą tego, że człowiek ma rozum, dzięki któremu rozjaśnia się w nim, może więcej ze świata wychwytywać i o tyle jest lepszy, w pewnym sensie lepszy od Boga. To jest bardzo duży, szeroki temat, stosunek Maroiego do Boga, do religii. Nie tylko chodziło, bo chciałbym też zostać dobrze zrozumianym, nie tylko chodziło o taką figurę, w której miałem problem, przez to, jak on w narracji, w przebiegu fabuły usadowił tą opowieść o Bogu, bo on o nim opowiada ustami artysty Z, właśnie w tym, jak sobie to nazwałem, kazaniu na górze, w zasadzie na samym początku książki. I jak rozumiem, jest to taki monolog, który Z wygłasza już pomny doświadczeń, o których my przeczytamy później. I jak potem czytam te doświadczenia, czyli ten jego pobyt we Florencji, to jak jest leczony, to zmaganie się z chorobą, to gdzieś mam wrażenie, że mi ta ofiara ucieka, że nie do końca chyba rozumiem, czym ta ofiara miałaby być, to naznaczenie ofiarą, bo o tym właśnie Z mówi na początku książki, która jakby linearnie, gdyby śledzić jego życie, no jest tuż przed końcem jego życia. No, ofiarę można różnie tutaj interpretować, bo można sobie pomyśleć, że jego decyzja przy końcu pobytu we Florencji, to też było złożenie pewnej ofiary. To ale prawda. Można to potraktować jako to, że Bóg potrzebuje ofiary, jeśli pamiętamy o tej jednej wyróżnionej siostrze, która z pewnego powodu, no, jej losy układają się tak, a nie inaczej, czyli relacja z kompozytorem jest kompletnie niemożliwa. Czyli można powiedzieć, że ta najbliższa jego sercu siostra została jakby, no, nie chcę tutaj używać za wielkich słów, ale no, spróbuję to powiedzieć, że ta siostra została poświęcona przez Boga po to, żeby kompozytor mógł wyzdrowieć, ale
Ale gdyby, wiesz co, czekaj, ja się chwycę tego, bo gdyby rzeczywiście tak to sformułować bardziej ogólnie i trochę odejść od tych boskich kwantyfikatorów, że każdy z nas w życiu jakąś ofiarę na ołtarzu życia, o tak bym powiedział, składa, to rzeczywiście to jest bardzo ciekawe, bo gdyby na przykład wziąć pod uwagę, że pewnym rodzajem ofiary jest to, że, i tu nie zdradzę jakiejś wielkiej historii, że Z nie wraca do grania i zostaje dydaktykiem, a nie twórcą, a twórczość jest bliska gdzieś też narracyjnie boskości, prawda? Tutaj od razu mi się przypomina takie zdanie z eseju satyrycznego, który teraz przetłumaczyłam i on się też niedługo ukaże, Szkoła Biednych. I tam jest takie zdanie, że na wiecach tłumaczy się ludziom, dlaczego, w jakim celu oni są biedni. Czyli jakby ludzie biedni muszą ponieść ofiarę, bo jest jakiś wyższy cel. Być może o tym jest cała ta opowieść o ofierze, że jest jakiś wyższy cel i że każdy z nas musi ponieść ofiarę, ale żeby to była prawdziwa ofiara, to musimy, każdy z nas musi oddać to, co jest mu najbliższe. Dla Z, pianisty, wirtuoza, najbliższa jednak była muzyka, wcale nie namiętność. Namiętność też oczywiście była bardzo ważna, ale może się pojawić inna namiętność, może się pojawić inna kobieta, natomiast w jego przypadku sprawa koncertowania zostaje zamknięta. I teraz można się zastanowić nad tym, czy to Bóg każe mu złożyć taką ofiarę, czy on sam jako chory udaje mu się samemu wyleczyć, ale też tylko do pewnego stopnia. I to jest ta jego ofiara. Na tyle jest zdolny tę ofiarę przekazać, nie mniejszą, ale też nie większą. No, temat ofiary bardzo, bardzo ciekawy i wymagałby kolejnego przeczytania tej powieści po to, żeby właśnie w tych początkowych momentach, ale też i późniejszych, zwrócić uwagę, w jakim dokładnie kontekście, w jakim miejscu pojawia się to słowo i o czym ci ludzie wtedy rozmawiają, czy o czym myślą, prawda? Przeczytać tę książkę pod takim hasłem, co Maroi mówi o ofierze, o takiej kategorii ofiara. Ale można by było tę książkę przeczytać, patrząc tylko na to, co on mówi o namiętności, co on mówi o miłości, co on mówi o kobiecie, co on mówi o muzyku, o muzyce i tak dalej, i tak dalej. Proponujemy więc Państwu lekturę wielokrotną. Siostry Szandora Maroiego, to jest opowieść wielowątkowe, jak Państwo usłyszeliście, i można sobie wybrać swoją własną ścieżkę czytania, do czego namawiamy, dlatego że my z Ireną Makarewicz wspólnie zaproponowaliśmy Państwu tylko niektóre z dróg, którymi możecie śladami prozy Maroiego wyruszyć. Ja proponuję zerknąć na stronę wydawnictwa Czytelnik i tam znaleźć opis, bo ten opis też może trochę rozjeżdżać się z Państwu z tym, o czym właśnie opowiedzieliśmy, no bo on też nam proponuje jakąś ścieżkę czytania. Siostra Szandor Maroi w przekładzie, którego autorem jest Felix Netz, książka opublikowana przez wydawnictwo Czytelnik, o której to książce rozmawiałem z Ireną Makarewicz. Bardzo dziękuję Ci za podzielenie się swoimi odczuciami, swoją wiedzą, no i też przede wszystkim tym czuciem twórczości Szandora Maroiego z nami. Ja też bardzo dziękuję i bardzo zachęcam do własnej lektury Siostry i też innych książek Szandora Maroiego. Słuchaj z Czytelnikiem. Zapraszamy do słuchania kolejnego odcinka.